A co jeśli branża krypto się jednak skończyła? Co jeżeli to, co właśnie obserwujemy, to jest początek końca dla kryptowalut i technologii blockchain takich, jakie znamy dzisiaj? I nagrywam to poważnie, to znaczy nie jest to clickbaitowy odcinek. Chcę rozważyć scenariusz, który moim zdaniem ma niskie prawdopodobieństwo, natomiast jego implikacje mogą być bardzo dotkliwe. Co jeżeli ten bear market przejdzie w coś gigantycznego, coś całkowicie zaorowującego branżę kryptowalut? Taki wulkan, który po prostu wybuchł, zaorał to, co było, zostają nieużytki i musimy zaczynać od nowa. Albo nagrywałem kiedyś o tym odcinek, co jeśli ktoś jest z kapitałem, z władzą i wcale nie będziemy tutaj my sadzić nic od nowa, tylko ktoś posadzi coś od nowa za nas i to nie będą te piękne kryptowaluty, jakie znamy dzisiaj, ta technologia, którą znamy dzisiaj, ale coś zupełnie innego. Takie dywagacje całkowicie na poważnie. Czy właśnie wybuchnął wulkan na obszarze kryptowalut, a być może to tylko była mała erupcja, a za chwilę jeszcze większa i tak naprawdę po tym, co tutaj zbudowaliśmy, nic nie zostanie, a pojawi się coś nowego, bo ktoś przyjdzie ze swoimi zabawkami. Zapraszam. To, co tutaj omawiam, to są moje luźne dywagacje. Ja nie wiem, w jaki sposób się zachowa rynek. Jestem wróżką, nie umiem takich przepowiedni robić. Natomiast czasami lubię sobie swoje myśli porejestrować i za jakiś czas do nich wrócić, patrząc, co tutaj się faktycznie porobiło. No i lubię się takim refleksjom oddać, no bo moment na rynku jest dosyć specyficzny. To jest taki dosyć piekielny bear market. No i teraz pytanie jest takie, czy ten bear market, w co on ewoluuje? Więc zachowajcie ostrożność. Ja tutaj porad inwestycyjnych nie udzielam. Przypomnę, że nie jestem doradcą inwestycyjnym. Nie znam się na tym, nie byłem, nie chcę być. No więc wszelkie decyzje ewentualne inwestycyjne, jeżeli podejmujecie na własną odpowiedzialność. No i mogę Wam dopingować, mogę Wam życzyć jak najlepiej, ale Wasze porażki to będą Wasze porażki, a Wasze sukcesy no to Wasze zasługi. Zachowajcie ostrożność. Rynek zachowuje się dziwnie w tej chwili, bardzo dziwnie. Wybuchł wulkan, nie wiemy, czy to jest ostatni wybuch, czy będzie więcej erupcji i co się po tym wszystkim stanie. Więc jeżeli inwestujecie w jakieś środki, no to miejcie na uwadze, że może być dziwnie, może być różnie i tych ryzyk różnej maści, takich nawet, których dotychczas nie znaliśmy, może się pojawiać coraz więcej, więc ostrożność, zdrowy rozsądek. Ciągle wydaje mi się, że warto to wszystko sobie tak obserwować z boczku. Z boku widać ten wulkan. Jak wejdziemy do krateru, no to już jest ta widoczność jednak jest troszeczkę zaćmiona. My nie wiemy tak do końca, w co my się władowaliśmy. Czasami lepiej na wulkan popatrzeć z boku, zwłaszcza jeżeli niedawno była erupcja. Może być kolejna, ale będziecie mieć lepszą perspektywę. Nie inwestujcie więcej, niż możecie stracić. Zachowajcie w tym wszystkim zdrowy rozsądek. Zgłębiajcie, to znaczy warto sobie takie też spojrzenie z lotu ptaka na to wszystko wyrobić. Warto też wejść w detal, żeby też tak dotknąć mięsa. Natomiast no mam nadzieję, że robicie to z rozsądkiem. Jeżeli inwestujecie, no to ja zawsze mówię tak, że 100 zaoszczędzić miesięcznie na jakichś papierosach, jakichś, nie wiem, alkoholu, być może na niezdrowym żarciu. Będziecie zdrowsi, a nawet jak to stracicie, no to cóż, netto będzie dla Was pozytywne, bo nie wydaliście na te różne świństwa. Więc takie podejście mogę zasugerować. Mogę zasugerować, by się nie zniechęcać też, bo no to jest, jeżeli jest to dla Was pierwszy bear market, to on może być naprawdę bardzo traumatyczny i ciężki. No i warto jednak wytrwać, bo jeżeli jednak to nie jest ostatni bear market i będzie jeszcze kiedyś hossa i będzie po niej znowu bessa, no to, że wy teraz się nauczycie tej bessy, pewnych schematów, to, że już wszyscy myślą, że się skończyło, no to potem wam będzie łatwiej. Na pewno będziecie zadowoleni w hossie z tego wszystkiego. No więc wytrwajcie, ale tak na, że tak powiem, zostańcie na obserwacji, nie? Nie bądźcie zbytnie tutaj hop. Takie przynajmniej mam podejście do tego wszystkiego i wydaje mi się, że do cierpliwych świat należy i warto sobie tą drogę przechodzić drobnymi kroczkami i obserwować. No więc chyba tyle i co? No i jedziemy z odcinkiem. No więc po upadku Luny nagrałem taki odcinek, że doznamy znaczącego kryzysu płynności na rynkach. No i on faktycznie nastąpił, aczkolwiek nie spodziewałem się, że on będzie tak drastyczny, że będą wypadały kolejne trupy z szafy i owszem, powypadały i dalej wypadają. Voyagery, Celsiusze, FTX, Alamedy, co tam teraz będzie następne? Gemini mówi się, co może Genesis, a może całe Global Currency Group i Barry Silbert. Kto wie, te wszystkie najbardziej prominentne fundusze mogą się porozwalać, Pantery i tak dalej. Może być różnie, tak? Znaczy, mnie osobiście bardzo zaskakuje poziom utraty płynności dla rynku, poziom strachu i poziom ilość i skala wypadających trupów, więc no, szykuje się coś grubszego. To może być taki dużo bardziej dotkliwy bear market. Nagrałem też odcinek o tym, jak mogłaby się nakręcić spirala śmierci na Bitcoinie. No i kto wie, no, nie życzę tego Bitcoinowi ani sobie, ale taki scenariusz też istnieje. To, co ja tutaj mówię, w mojej głowie, ja nie wiem, czy tak będzie, ale ma realne prawdopodobieństwo. Może to jest 2%, może 5%, może 10%. Nie wiem, to nie jest duże prawdopodobieństwo, ale jednak jest. I jeżeli wystąpi dalsze sypanie się klocków tejże to branży, którą znamy w takim kształcie, jak znamy dzisiaj, no to może być bardzo dziwnie. A może się tak wydarzyć. No bo teraz to, co się wydarza ze scentralizowanymi podmiotami, nakłania regulatorów, żeby maksymalnie przydusić regulacje na scentralizowane podmioty. I tu nawet się bym z tym zgodził. To, co się wydarza ze zdecentralizowanymi podmiotami, czy zdecentralizowanymi, Terra, Luna, ale też masa haków na mosty, no też daje podstawkę regulatorom, żeby powiedzieć, że stablecoiny złe, decentralizacja zła, ludzie tracą pieniądze. No i w sumie ciężko będzie z tym dyskutować. Na tym bear markecie na skutek upadku różnych projektów cierpią ludzie. No i regulatorzy mają świetny powód, żeby wejść mocniej. Dużo mocniej niż być może na początku to sobie wyobrażaliśmy. Kto wie, czy ta sławna legenda Tethera upadającego teraz gdzieś nie zostanie zdetonowana. Może ona po prostu czeka tylko na swój moment. Bitfinex, który stoi za Tetherem, też może czeka na swój moment, żeby pokazać, że król jest nagi, albo przynajmniej ma spodenki spuszczone do kostek i nie jest w stanie ich założyć z powrotem. Tych scenariuszy, co się dalej może wydarzyć, jest sporo. No i oczywiście tutaj łatwo jest siać takie rzeczy i o Jezus Maria, jak to będzie źle. Mi nie o to chodzi tak naprawdę. Staram się popatrzeć na to, czy realnie coś się szykuje, bo jak pamiętacie mój film o spirali śmierci na Bitcoinie, mówiłem o tym, że hash power na Bitcoinie rośnie, mimo tego, że sentyment na rynku jest słaby, cena spada. Dopatrywałem tam się jakiejś ukrytej agendy, że być może ktoś tam sadza ten sprzęt żeby go jakoś nagle wyłączyć w momencie, kiedy Bitcoin będzie w mocnym trendzie spadkowym, na przykład na skutek jakichś dalszych zawirowań na rynku, na przykład na skutek jakichś dalszych detonacji takich czy innych projektów, na przykład na skutek takich czy innych zaplanowanych regulacyjnych ciosów. W zamian za to, czy zaraz za tym pójdą też ataki takie bardziej związane na bezpieczeństwo sieci, czyli atak na hash power Bitcoina, odłączanie tych, powiedzmy, kopalni miningowych od słupów, tak, jeżeli na chwilę założymy, że SBF był słupem tutaj tego tradycyjnego świata, już nie będziemy nazywać kogo, bo nie wiemy, ale do świata krypto i ktoś zdetonował tego SBF-a i tego FTX-a. Nie wykluczam, ten scenariusz dla mnie wydaje się dosyć prawdopodobny, aczkolwiek pewnie tak się nigdy nie dowiemy, czy Alamedy, FTX i tak dalej były podstawionym koniem trojańskim. No taki sam koń trojański może się teoretycznie znajdować w kopalniach Bitcoina. Może tak być. No i teraz może zostać zdetonowany w jakimś momencie i dalej ciągnąć nam to wszystko w dół, rynek w dół, wszystkie DeFi, kolaterale i tak dalej w dół, o ile da się to jeszcze niżej pociągnąć, a zapewne się da. W bear markecie jest tak, gdy wydaje ci się, że już wszystko poleciało tak niżej, tak nisko, że już niżej się nie da, to co zaraz poleci jeszcze niżej. No i, więc może być niżej, tego się tutaj nie obawiajcie. Będą okazje, mogą być okazje przynajmniej. Znowu, to moje przemyślenia, to nie jest opinia, ale wydaje mi się, że patrząc na to, co było w bear markecie, mogą być kolejne okazje. No i pytanie, czy my z tych okazji wyjdziemy kiedyś jeszcze na górkę. Ja teraz wchodzę na górkę. Wejście na górkę jest mozolne, jest ciężkie, zajmuje czas, pot, słońce jest. I ciągle może jeszcze jakiś wulkan wybuchnąć i nas zmieść niżej niż byliśmy. No więc takie tutaj różne scenariusze. A co jeżeli Kraken, giełda, która nigdy nie była zhakowana, nigdy ever never zostałaby jednak zhakowana? A co jeżeli Binance? Taki święty Binance, wszyscy uwielbiają Binance i CZ. A co jeśli to jednak jest zły aktor? Co jeżeli podstawiony z takiego czy z innego państwa, organizacji, rządu chińskiego, czy może innego, a może niezrzeszony? Co jeżeli CZ się zawinie i będzie potem przepraszał? Albo zostanie zhakowany na taką kwotę, że już nie będzie mógł powiedzieć, że być może odwróćmy transakcję na Bitcoinie, żeby odzyskać utracone środki. Pamiętacie akcję? Chyba maj 2019? Jakoś tak. Gdy Binance został zhakowany i z tamtego wyszedł bardzo obronną ręką, bo Binance na tym zbudował swoją potęgę. Wtedy CZ właśnie początkowo zaproponował, że może by tak zrobić reorganizację blockchaina Bitcoina i udać, że hak się nigdy nie odbył, za co został mocno skrytykowany. Pokazał moim zdaniem trochę swoją naturę, być może trochę za wysoko zadarł nos, pokazując, że czuje się tak pewnie, że on jest królem w ogóle tego świata i Bitcoina. A kto wie, no być może jest. No ale szybciutko się z tego wycofał, no i wyszedł your funds are safe you. No i wszystko jakby tutaj dla użytkowników było bez strat. No ale potem Binance cierpiał przecież na Terze i na masie innych rzeczy, o których nie wiemy. Więc my tak naprawdę nie wiemy, czy Binance ma dziurę, czy jest wypłacalny w pełni, czy nie jest wypłacalny, bo ciągle zaufanie do Binance'a jest. Właśnie między innymi przez to, że Binance pokazuje, jaki to jest wspaniały i silny na rynku. I być może jest. I chciałbym wierzyć w ten scenariusz, że tak jest. Chociaż ma to swoje negatywne implikacje w postaci centralizacji się całej branży w tej chwili wokół jednego Binance'a w dużej mierze. No ale jeżeli Binance jednak jest jakąś formą konia trojańskiego, albo samo zasadzonego przez jakąś niezrzeszoną organizację, albo przez taką czy inną organizację rządową i w pewnym momencie ktoś to zdetonuje, albo po prostu będzie chciał nachapać się stopniowo tym rynkiem i go scentralizować. A co jeżeli na skutek tych wszystkich zawirowań nie tylko Tether upadnie, ale Circle, USDC, Coinbase. To jest wszystko ze sobą powiązane, te same organizacje za tym stoją. Co jeżeli coś takiego się wydarzy? No to już w ogóle stablecoiny żadnej maści nie zostaną przez regulatorów dopuszczone. I poziom regulacji na branżę będzie gigantyczny. No bo w zasadzie pokażemy, że nic tutaj nie stało na solidnych fundamentach. Tak też może być. No i na skutek jakichś tam dalszego zawalania się tego domina i upadania tej budowli, oczywiście strach na rynku wejdzie w taki etap, że wymiękną wszyscy, to znaczy być może ci, co oryginalnie tutaj byli 2008, 9, 10, oni zostaną, a cała reszta stwierdzi, że jedno wielkie oszustwo i nic więcej z tym nigdy więcej nie chce mieć wspólnego i nagle okaże się, że wszystko trzeba budować na nowo, to znaczy rynek ma zerową płynność, prawie że zerową bazę użytkowników, ma jakieś pobudowane tysiące rozwiązań, z których już w tej chwili nikt nie będzie korzystał, no bo przeszła ta katastrofa, ten kataklizm, no i teraz regulatorzy na to wszystko położą swój płaszcz, powiedzą, no widzicie co tu się wydarzyło, teraz my jesteśmy tymi dobrymi i my wam pomożemy, by w przyszłości się takie rzeczy nie wydarzały. Branża jest dobra, technologia jest dobra, you are doing it wrong. Nie tak do tego podeszliście i będą przychodzić ze swoimi zabawkami, które być może ich jeszcze nie znamy, z takim czy z innym projektem, protokołem, platformą, nad którym jednak można panować, które mają pełną kontrolę. Ktoś tam ma jakąś furtkę z tyłu i jest oficjalnie powiedziane, że to jest dla naszego dobra i ogólnie zostanie to wszystko przepisane. Poznamy nowego Bitcoina, nowe Ethereum albo być może stare Ethereum w nowej odsłonie, w wersji cenzurowalnej, wersji, która umożliwiłaby na tym wszystkim zbudować cyfrową przyszłość, by na tym wszystkim zbudować cyfrowe waluty, tak zwane CBDC, Central Bank Digital Currencies, które jednak będą bezpieczniejsze, bo będą wsparte, będą miały to zaplecze i będą uregulowane. I ja tu nie wchodzę w teorie spiskowe, czy ktoś tutaj to zaplanował od początku, czy nie zaplanował od początku, czy będzie wykorzystywał jakieś nadarzające się okazje, bo sami się podkładamy jako branża, jakby nie zważywszy na te powody. Wydaje mi się, że realnym jest scenariusz, że jednak detonacja kolejnych SBF-ów może się odbyć. Kolejne konie trojańskie mogą powyłazić. No i to nam dosyć mocno spowoduje zawirowania. I to nie będzie bear market rok, 2 lata, 3 lata, ale 5-10 lat, z którego wyjdzie nam, wyłoni się coś zupełnie nowego, coś nudniejszego, tak? To znaczy coś, co nie będzie miało tego posmaku decentralizacji, coś, co jednak wejdzie dosyć mocno w naszą prywatność, w sterowanie naszymi środkami, bo ta technologia blockchain i kryptoaktywa, które na niej powstają, cała tokenizacja też tych aktywów ze świata rzeczywistego, która zaczęła się dziać, to wydaje mi się, że to jak już taki trend zaistniał, jak już wiadomo, że pewne rzeczy da się zrobić, no to jakby tego się jakby nie da się o tym zapomnieć, tego się nie odwoła, tego się jakby nie da cofnąć, więc ten efekt już jest. Więc niniejszym tutaj mi się wydaje, że branża nie zginie, to znaczy technologia nie zginie, a branża może, jeżeli dalsza detonacja będzie następowała tych pułapek, przejść po prostu w zupełnie coś innego, w coś, nad czym można władcy tego świata będą trzymać kontrolę i dopuszczą, wpuszczą tylko technologie, nad którymi mogą trzymać kontrolę. Oczywiście nie chciałbym, żeby to była przepowiednia, która się spełnia i też nie chciałbym tym filmem straszyć. Natomiast jeżeli realnie staram się popatrzeć na negatywny scenariusz, co mogłoby się wydarzyć, najnegatywniejszy, tak to sobie nazwijmy, to jest pewnie bliskie tego, co tutaj opisałem. Bo w najnegatywniejszym scenariuszu nie wierzę, że zapomnimy o blockchainie, o technologii, nie będzie jej. To się nie wydarzy moim zdaniem. To już jakby Ziarno zostało zasiane, krąży w głowach dziesiątek milionów osób. Z tych osób jakaś część będzie to dalej ciągnąć w tej czy w inny sposób, pod ziemią, nad ziemią, nieważne, ale będzie to ciągnąć. Więc co do technologii, branży, wydaje mi się, że ona ma przyszłość, ale pytanie jakby w którą stronę z tego wszystkiego wyjdziemy i tutaj już moje te wrażenia są takie trochę zmiksowane, tak? To znaczy to, co tu opisałem, wydaje mi się, że możemy przejść w bardzo taki traumatyczny, wieloletni stan, z którego będzie już niezaprzeczalne, że musi to zostać inaczej poukładane i technologia dobra, ale ludzie, którzy za tym stali, źli. I tutaj należy też podkreślić pewną rzecz, że jeżeli tak będzie, no tośmy się sami jako branża do tego podłożyli, no bo masa projektów przyszła tutaj ze złymi intencjami. Szybki skok na kasę, bez przemyślenia produktu w najlepszym przypadku. Jest oczywiście jakaś część projektów, która przyszła myśląc o tym długoterminowo, mając dobre intencje, ale śmiem twierdzić, że jest to mniejszość niż większość. A duża część projektów po prostu zobaczyła tutaj kopalnię złota, to dawaj, dawaj, dawaj. I niektórzy stwierdzili, że wykorzystają to dla siebie, inni stwierdzili, że wykorzystają nas dla siebie jako takich szarych kowalskich. Więc byli i tacy neutralni gracze, i źli gracze. I oczywiście jakaś część też dobrych graczy. No więc, jeżeli ktoś to kiedyś wszystko zaora i posadzi swoje, no to być może tylko sami siebie tu możemy za to wszystko winić. No ale z tej perspektywy wydaje mi się, że warto obserwować tą branżę z boku. To znaczy, ja na tą chwilę, jeżeli coś sobie jeszcze dokupuję, to staram się Bitcoina łapać, aczkolwiek mniejszymi hełstami, tak jeszcze trochę czekam. Kupowałem przy 40, przy 30, przy 20, coś tam nawet przy 17 jakiś mikro zakup popełniłem, ale jednak mniejszymi łyczkami i patrzę, czy będą jeszcze lepsze okazje. Altcoinów to już naprawdę bardzo, bardzo wybiórczo. No i patrzę, jak się dalej ten scenariusz rozgrywał, bo wydaje mi się, że on się jeszcze nie rozegrał. Właśnie, co wtedy, co wtedy? Jak się na to wszystko przygotować? No bo tutaj nie chodzi mi o straszenie. No, teraz wydaje mi się, że jeżeli założymy, że jesteśmy w momencie, w którym nie wiadomo, co dalej będzie, czy to wszystko jeszcze poleci niżej, czy jednak jest to jakiś moment już, że szorujemy dno, już po prostu takiej tragedii na rynku nie było, że większej nie będzie i ogólnie w tej chwili są najlepsze okazje na rynku. Nie wiemy, w którą stronę to pójdzie i w tej chwili w zasadzie należałoby się przygotować moim zdaniem i na jeden, i na drugi scenariusz. Teraz, jeżeli ktoś wierzy, że zaoraliśmy dno i po prostu już tak nas wszystkich tutaj wystraszyli, że już po prostu wszyscy uciekli, no to pewnie warto jakąś tam ekspozycję sobie budować na to, w co wierzycie. Dla mnie jest to na tą chwilę Bitcoin i kilka wybranych projektów. Nie jest to w żadnym zakresie porada inwestycyjna, bo prawdopodobieństwo tego scenariusza nie jestem w stanie określić. Moim zdaniem nie umarliśmy, ale czy będą nas jeszcze dobijać, to nie wiem. No, wiadomo, jeżeli jesteśmy na dnie bear marketu, możecie do Kowalskiego zajrzeć. Kowalski nagrał też taki odcinek parę dni temu, gdzie właśnie mówi o tym, jak to bear market tutaj nas przeczochra i jak się w tym zachować. Więc tu was używam do Kowalskiego. No, jeżeli jesteśmy w takim topowym bear markecie, on sobie wyjdzie i znowu tutaj mamy plan B, który wychodzi ze swoimi cyklami. Kolejny cykl się powtórzy z grubsza w takim stanie, jak był. Będzie halving i tak dalej. Bear market plus minus jeszcze tutaj nas przeciągnie rok, może półtora. No to wiadomo, co robi. Tak, no to każdy ma swoje projekty, które jest zaangażowany. Jest moment na research. Patrzymy, co się buduje, patrzymy, jakie nowe trendy i tak dalej. W tym scenariuszu sprawa jasna dla osób, które przeszły już jeden bear market, a dla osób, które nie przeszły jeszcze żadnego bear marketu, to wejdźcie na portfel Kowalskiego, który opowiada o tym, jak to właśnie są doświadczenia z poprzedniego bear marketu, jak je przenieść na ten bear market. A co jeżeli teraz jest ten drugi scenariusz, tak? Czyli nie jest to typowy bear market, ale wchodzimy w apokalipsę, w katastrofę, 10-letnią burzę, w kolejne wybuchy, w konie trojańskie, w kolejne słupy, zawalanie się domina, jeszcze dalsza jakby zawalanie się całej branży i ogólnie katastrofa, która branżę odmienia zupełnie. No to w tym scenariuszu prawdopodobnie to, o czym mówię, że 99% projektów upadnie, to on się wydarzy, tak? To znaczy się wydarzy szybciej niż później i łącznie z projektami z pierwszej dziesiątki, włączając w to Bitcoina, Ethereum, stablecoiny i wasze inne ulubione projekty, one mogą tego nie przeżyć, a jeżeli przeżyją, to będą już nie na pierwszej dziesiątce, ale może na pierwszym tysiącu gdzieś tam. Tak się może wydarzyć. To moim zdaniem na poważnie należałoby wziąć pod uwagę. W związku z tym dzisiaj interesowanie się tymi projektami jest być może stratą czasu, a być może nie. No właśnie, to co zrobić w ogóle, jeżeli jednak mamy katastrofę i wszystkie projekty, bądź prawie wszystkie projekty, czyli 99% projektów, które znamy dzisiaj, przestaną istnieć, bo bear market, czy też apokaliptyczny bear market poora nas tutaj wiele lat. No to w co inwestować wtedy? W siebie. Bo jeżeli wrócimy do tego, o czym mówiłem, i jeżeli wierzycie w to, że branża i technologia przetrwa, to znaczy, że rozwiązania tej branży oparte o tę technologię w takiej czy w innej edycji będą dalej miały prawo bytu, będą potrzebne. No więc wy, zainwestowawszy w siebie, w to, żeby nie tylko inwestować w zrozumienie wykresów i w zrozumienie tego, jak coin, memcoin się nazywa i gdzie go kupić i w ogóle, ja nie wiem tam w ogóle co tam się robi z tymi memcoinami i NFT takimi śmiesznymi, ale jakby to nie jest coś, co wam się przyda długofalowo, ani śledzenie hype'owych trendów, co tam na Twitterze najwięcej ćwierka i czego, gdzie są najlepsze grupy sygnałowe na Telegramie, to chyba nie jest najlepsze moim zdaniem inwestowanie w siebie. Natomiast takie długofalowe, przy założeniu oczywiście, że branża umiera i odradza się w nowej wersji. Natomiast jeżeli, nie wiem, w tej chwili jesteście powiedzmy młodzi, nie tacy starzy jak ja, w wieku ultramaratońskim, tylko jesteście młodzi i w ogóle tutaj być może studiujecie, albo dopiero będziecie studiować, albo być może nawet jesteście już na ścieżce zawodowej, ale nie wiecie, czy dobrze wybraliście, no to jakby zorientujcie się na to, które technologie warto zgłębiać, jeżeli jesteście techniczni, albo jeżeli jesteście prawnikami jakimś, albo takim umyśle, no to zobaczcie, jaki będzie tutaj potencjał właśnie w kontekście układania prawa pod to wszystko. Przecież jak ułożyć prawnie, żeby się samochód mógł rozliczać i swoim portfelem płacić z tą przysłowiową bramką na autostradzie. Cały internet rzeczy i załóżmy, że to jest oparte o blockchain, taką czy inną cyfrową walutę. To jest masa rzeczy w kontekście tego typu założeń prawnych, frameworków prawnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wszystkim, więc prawnik na pewno znajdzie w tym wszystkim robotę. Jakaś zaawansowana matematyka, kryptografia też na pewno znajdzie w tym wszystkim robotę. Umysł przedsiębiorczy też znajdzie w tym wszystkim robotę, bo przecież jeżeli ta technologia przejdzie przez ten kataklizm, no to stare te technologie prawdopodobnie web dwójkowe będą umierać, a wszystko się będzie budować na web trójkach w takiej czy w innej formie. No i jakby, jak to się z przedsiębiorcą to sobie poradzi w tym, żeby wymyślić tutaj swój startup. Jak jesteście jakimiś analitykami biznesowymi, to już można zacząć myśleć o tym, jak biznes modele obecne, które znamy, można przenieść na tą technologię, jakie to otwiera możliwości i już zacząć to sobie rozumieć. Więc możliwości inwestowania w siebie jest bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest taka uniwersalna rzecz, którą można robić i ona się przyda, nieważne czy rynek umrze i się odrodzi w całkiem nowej formie, czy rynek po prostu przechodzi przez bear market i za chwilę będziemy mieć kolejną hossę, za chwilę, czyli za 2 lata. No więc nie jest źle, bo jeżeli w ogóle słuchacie tego wideo, to znaczy, że myślicie o tym wszystkim dostatecznie poważnie, nie tylko szybkie wykresy, ale też no, nie zniechęcił Was te ostatnich kilka miesięcy mocnych zawirowań, czy w zasadzie ostatni rok mocnych zawirowań, więc jak to Was nie zniechęciło, to macie szansę, że kolejny rok czy 2 lata Was nie zniechęci. No więc teraz tylko kwestia, jak się ukierunkować tym wszystkim z własnym czasem, z własnym wysiłkiem, z własną edukacją. Tą edukację warto sobie wesprzeć jakimś praktycznym wejściem w temat. I tutaj znowu do Adriana Invest. Zbliżam się coraz bliżej do odcinka na temat pracy w krypto. Adrian mnie poprosił na konferencji Crypto Verse Expo w Warszawie, bym taki odcinek popełnił. I tu mi chodzi jedna osoba, nawet po głowie, którą mógłbym na kanał zaprosić, bo pisze fajne artykuły na Medium w tym temacie, więc pewnie za jakiś czas, jak znajdę czas, no to na podstawie artykułów nagram jakiś film, uzupełnię go o swoje przemyślenia i może zrobimy dogrywkę w postaci jakiejś pogaduchy uzupełniającej. Tak, żeby ukierunkować, ok, no to co można robić? Możliwości jest wiele takich związanych i z używaniem aplikacji, i testowaniem, i zbudowaniem społeczności. Masa rzeczy, jak chociażby można być częścią DAO i zobaczyć, czy DAO ma dla Was jakieś zadania. No więc pozostańcie przy nadziei, że tak powiem. Nie załamujcie się. Myślę, że wszyscy z nas mnie tutaj słuchają, są raczej optymiści, no bo ja jestem raczej optymistą, to pesymista takich pierdół, jak ja tu opowiadam, to by nie zniósł, on wyłącza to po minucie, no więc wydaje mi się, że tutaj się wszyscy jakoś trzymacie, taką przynajmniej mam nadzieję, dajcie znać, czy tak jest faktycznie. Na tym odcinku chciałem jakoś tak ukierunkować, z jednej strony dać takie ostrzeżenie, że detonacji może być jeszcze sporo, jeżeli mamy do czynienia z zaplanowanym przeoraniem branży. Detonacji może być jeszcze sporo, jeżeli mamy nawet do czynienia z niezaplanowanym zamachem na branżę. Po prostu autodetonacja na skutek składającego się domina też może wystąpić. W sumie dla nas no nie ma większego znaczenia, czy to będzie autodetonacja, czy też ktoś detonuje kolejnie zaplanowane te ładunki wybuchowe, które podkładał. Bo prawdopodobnie, jeżeli tak będzie nas postępowało i zobaczymy zaraz spadające Circle gwiazdy, spadające Genesisy, spadające Digital Currency Group, spadający aż parę na Bitcoinie, być może Bitcoiny przechodzące, to co tutaj Bitcoin Phoenix wróży na Proof of Stake, o Jezus, to byłoby. No to dla mnie byłby finish Bitcoina tak naprawdę, prawdopodobnie. Przynajmniej nie na takiego Bitcoina się zapisywałem. I zmieniłbym swoje spojrzenie na Bitcoina. W którą stronę, to nie wiem, to musiał zobaczyć, co tutaj się dalej będzie zadziewało. Natomiast jeżeli kolejne detonacje będą, powód nieważny, one, jeżeli będą na tyle dotkliwe, odmienią tą branżę zupełnie. Niekoniecznie coś takiego surowego, takiego frikowego, takiego degenowego, jak znamy dzisiaj, tylko to może być zupełnie coś innego i pewnego zagrożeń w postaci tego, co przy tej technologii można zbudować. Zamach na naszą prywatność, na wszechobecną inwigilację, na cenzurowanie wszystkiego będzie bardzo proste przy wykorzystaniu tej technologii, więc to jest potężna broń, której mocy sobie możemy nie uświadamiać, bo dzisiaj sobie ją wykorzystywaliśmy do budowania DeFi i szybkich pump and dumpów, a ci, którzy wezmą te zabawki w swoje ręce, oni wcale nie muszą chcieć budować takich szybkich pump and dumpów, oni budują swój, dużą machinę Matrix, trzecia część. Nie życzę nam tego i trochę się z tego śmieję, ale jednak musiałem to z siebie wyrzucić, bo istnieje taki promil szans, nawet procent szans, więc przygotujmy się mentalnie na niego, bo da się w tym środowisku też coś robić, da się działać, da się być szczęśliwym, da się rozwijać siebie i swoje zajawki i tak dalej, etc. ble, ble, ble. No i tutaj zakończę może odwołaniem się jeszcze do Piotra Misiurka. Piotr, gratulacje. Piotr się 6 lat temu, zdaje, przeprowadził do Tajlandii i odkrył kryptowaluty i dla niego to było odmieniające, dla mnie też. I Piotr w swoim tweetie, którego przypnę, pyta, co dla was było najbardziej odmieniające, więc możecie się dopisać do tweetu Piotra. Ja Piotrowi napisałem, że dla mnie w sumie odkrycie biegania było najbardziej odkrywające, bo bieganie pozwala mi się oderwać od świecącego się ekranu monitora, a popatrzeć się w świecące słońce. I zamiast gapić się w cyfrowe metawersy, to ja się mogę pogapić na prawdziwą naturę. I bieganie uczy tego wszystkiego. Uczy też władania swoim ciałem, uczy pokory i wielu rzeczy uczy. I wydaje mi się, że taki apokaliptyczny bear market jest też dobrym momentem, żeby się za siebie wziąć. Ten rozwój nie tylko w tych metawersach i w tych cyfrowych światach, ale też w tym rzeczywistym świecie, póki go jeszcze mamy, póki się po nim da łazić, póki się da tutaj coś oglądać. Nikt nas na każdym kroku nie ogląda, jeszcze nie ma wszędzie bramek i nie mamy tych chipów powkręcanych wszędzie i ogólnie jest ładnie. Już nieważne, czy to wulkan, czy po prostu zwykły las, który macie pod ręką, no to to też jest kierunek rozwoju. To też jest kierunek rozwoju. Ale tak jak pan, czy tak jak ja, można wyjść i zobaczyć, czy na pewno w tym aspekcie nie zaniedbaliście swojego życia. Życzę wam odkrywania wszystkiego, co najlepsze, czy to w świecie cyfrowym, czy w rzeczywistym. Mam nadzieję, że ten odcinek jednak powiewał optymizmem, a nie zgrozą, bo taki miałem zamysł. Znaczy, chciałem z jednej strony przedstawić to, co tutaj się może wydarzyć, określić, że prawdopodobieństwo jest nieduże, ale jednak jest. Implikacje będą kolosalne, jeżeli to wystąpi, a w każdym z tych scenariuszy odnajdziemy się, jeżeli świadomie na to wszystko patrzymy i potrafimy popatrzeć z perspektywy i z boku na to, co się dzieje i określić swój kierunek, czy to w tym cyfrowym świecie, czy w rzeczywistym świecie dla nas. Z tą myślą was zostawiam, niech tu każdy sobie być może na gorąco wypisze, co chciałby dalej zrobić, jeżeli to w jakiś sposób was zainspirowało, a jeżeli nie, no to po prostu życzę wam danego dnia w każdym świecie cyfrowym i zwykłym. Pozdrawiam, do usłyszenia. Linki do Piotra Misiurka, do portfela Kowalskiego przypnę tutaj. No i w przyszłości odcinki o kryptopracy, być może goście z tym związani. Zostańcie na słuchu. Cześć! A ja dzisiaj na Pico Viejo, czy Pico Viejo, się wspinam 300. To jest taki starszy krater, ale chyba bardziej rozłożysty. Ciężka praca i metoda drobnych kroczków często popłaca. bo dalej widać parking, z którego startowaliśmy przy nocnym zdobywaniu El Teide. Tam widać nasz parking, który teraz żeśmy użyli na Pico Viejo. Niższe 300, ale nie znaczy, że gorsze. Nawet jeżeli wasz kolejny szczyt będzie niższy i ta kolejna hossa będzie niższa, nie znaczy, że gorsze. Tak. Słowa pocieszenia. Widokowo może być lepsze, bo tu jest ładniej chyba. Oto i on, Pico Viejo zdobyty. Ta dziura tutaj. A tam El Teide. Dobrze, to niniejszym z nad Pico Viejo kończymy te nasze rynkowo-filozoficzne dywagacje wspomagane krajobrazami, które, miejmy nadzieję, nie przełożą się na świat krypto. Tak wygląda krater wulkanu, a przed chwilą widzieliście nieużytki, które powstają na skutek zalania tego lawą. Pico Viejo był pierwszy, potem El Teide, no i tych erupcji tu było sporo, no i sumarycznie zaorały tą wyspę w pył, ale odrosła. Jakieś ptaki przyniosły pierwsze nasionka, wyrosły sobie palmy, zrobiło się zielono i życie kwitnie, ale trochę to zajęło. Więc przełóżcie to sobie na świat krypto i dajcie znać, co sądzicie na temat tych wywodów. Do usłyszenia.